Starać się o dziecko to są słowa, w których mamy ból, nadzieję, miłość, troskę, strach i chęć, żeby być mamą, żeby być tatą. I te wszystkie uczucia państwo wyrzuciliście po prostu do śmieci decyzją 8 lat temu, aby ludziom, których nie stać na to, aby pozwolić sobie na metodę in vitro, po prostu powiedzieć im nie, nie będziecie mieć dzieci, bo my wam na to nie pozwolimy. Bo jak tutaj mówili państwo, może nie ma pieniędzy, ale było 1 600 000 000 na prowadzenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były pieniądze na Wille Plus, były pieniądze na billboardy, ale na prawo do szczęścia, na równość obywateli, obywatelek wobec prawa, na to pieniędzy nigdy nie było. Hańbą tej Izby jest to, że ten projekt ustawy został zgłoszony do odrzucenia. Hańbą tej Izby jest to, co mówili przedstawiciele Konfederacji. I to jest hańbą całej Konfederacji, żeby puszczać tutaj posła Brauna z takimi wystąpieniami. Wstyd. Wstyd i hańba dla was już do końca. To jest dobry projekt ustawy. To jest projekt ustawy, który przyniesie szczęście, który przyniesie miłość, radość, spełnienie, który da równość. Bo starać się o dziecko jest czymś, czego osoby, które mogą mieć dzieci, nigdy nie zrozumieją. I te głupie uśmiechy, które macie panowie na twarzach, świadczy tylko i wyłącznie waszej pogardzie, niezrozumieniu, czym jest starać się o dziecko.